Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, a szczególnie ciepło witam tych, którzy lubią limitowane edycje flakonów. Mam na imię Agata, zajmuję się perfumami bardzo długo, napisałam kilka książek. Moja najnowsza publikacja wygląda właśnie tak, jest to po prostu, można powiedzieć, reaktywowany poradnik dotyczący perfum. Jest dostępny na Allegro, polecam. Nie będę się nad nim rozwodzić, bo dzisiaj gwiazdą filmu będzie limitowana edycja perfum marki Chanel, czyli piątki. Piątka to są po prostu najważniejsze perfumy świata, najsłynniejsze perfumy świata. I tak się szczęśliwie składa, że w tym roku przypada setna rocznica ich powstania. Bardzo zaciekawiły mnie wszelkie informacje, które zupełnie niedawno pojawiły się o tych perfumach. W związku z tym musiałam mieć kartonik, musiałam mieć flakonik. Będzie tu dużo do opowiadania i na waszych oczach, bo myślę, że do tak ważnego produktu ja jeszcze nie raz wrócę. Na razie tylko po prostu zrobię tak zwany unboxing, czyli otwieranie. Już przecięłam koperty tutaj, żeby na Instagramie pokazać co. No jak się to pudełko otwiera, bo to naprawdę jest co pokazywać. Chanel bardzo dba o to, żeby towarzyszył temu otwieraniu taki rytuał. Więc może was zainteresuje, jak to wygląda. No cóż, dociera przesyłka. Ja tam nie wiem, czy to dół, czy góra. Tak, tu się otwiera i tu już będą te wszystkie słynne loga. Zobaczcie. Pierwsze logo, drugie logo, więc tak, tutaj mamy już pierwsze pudełko. Nie wiem, jak wam to pokazać. W tym pudełku jest pierwsze pudełko, zaraz do niego przejdę. Pod pudełkiem, czasami to zamiast pudełka jest taka torebka, jest taka koperta, zobaczcie, jak to wszystko jest ładnie podane. A pudełko właśnie wygląda tak, proste, sterylne, tylko schludne logo. Właściwie tylko takie pudełko ochronne, ale cieszy taka dbałość o detale, więc jak otworzymy pudełko, więc tego już nie otwierałam. Tu nawet tak na dobrą sprawę nie wiedziałam, kiedy robiłam zdjęcie na Instagrama, gdzie otwierałam to pierwsze pudełko, nawet nie wiedziałam, czy to będzie właśnie to pudełko, czy będzie ta taka saszetka wiązana, taki rodzaj opakowania wiązanego. Też bardzo estetyczne, więc jest pudełko, jest po prostu no taki plik dokumentów załączony, bo tu po prostu można zwrócić. To jest tak, bardzo ładnie to wygląda. Może zacznę od końca. Flakonik pokażemy na koniec. Taka ładna karteczka. No dużo jest tych detali. List przewozowy i takie tam ewentualnie, gdyby ktoś chciał oddawać, chociaż wątpię, oddawać takie cacko, to jest sztuka. I teraz powiem wam tak, po otwarciu nie wiem, co się ukaże. Na stronach internetowych Chanel znalazłam informację, że kartonik jest bardzo szczególny, że jest wykonany z biodegradowalnego kartonu, papieru i właściwie jest to czymś w rodzaju etui. Tak to zrozumiałam, więc wy się zastanawiajcie, zgadujcie, czy będzie kartonik, a w nim ten rozpoznawalny, a w nim to etui, czy po prostu flakon będzie od razu w nim. No to otwieramy. Aha, jeszcze się tak szybko nie dowiemy. No jest to cały rytuał. Marka dba o to. Tu jest to tak ala ta pieczęć od Chanel. To jest pewnie naklejka. Ja zaraz sprawdzę. Wy już widzicie, ja jeszcze tego z bliska nie widziałam. No myślę, że to jest papier, który naśladuje pieczęć. Ja nie będę tego przerywała, bo mi tego szkoda, więc po prostu postaram się to jakoś wyjąć. Może robię źle. Aha, i to jest ładnie otoczone, zabezpieczone różnymi bibułkami. Kartonik, więc tak zobaczcie, jest to tak ładnie, no takim ładnie zagiętym papierem, już widzę, już wiem, że kartonik nie jest po prostu prostokątem, tylko tak wygląda kartonik, taraon, no słuchajcie, wszystko dookoła zbladło, światło oszalało, mamy oto kartonik, jeszcze zaglądam na wszelki wypadek do środka. Tak, tu jest mnóstwo papieru, którym są po prostu zabezpieczone te, którym jest to cudeńko zabezpieczone. I jeszcze jest, to jest nie wszystko, jeszcze jest taki oto woreczek z dyskretnym napisem Chanel, a w nim dwie próbeczki, bo można sobie zamówić zawsze próbeczkę do zamówienia, aż dwie nawet. Tu będzie Le Layon i Koromandel. Tak się składa, że obydwa mam, ale może będę mogła się podzielić kiedyś z kimś. Obydwa bardzo piękne. Taka współczesna interpretacja akordu ambrowego.
waniliowo-ambrowego. Czyli tak, no tak wygląda kartonik. Bardzo ciekawy pomysł, to wyróżnia ten zapach, ponieważ no to jest coś nowego i teraz to się powinno otwierać, ale jest to zabezpieczone czymś szczególnym. To jest zabezpieczone takim sznureczkiem. Aha, on jest na gumeczce. Sznureczkiem, który jest w nawiązaniu do takiej bardzo starej techniki zabezpieczenia flakonów, zanim jeszcze można było próżniowo i sprayami zabezpieczać wszystkie wody pachnące, to właśnie była ta technika, która podruszarz. Jeśli przekręcam, możecie prostować, czyli owijanie sznureczkiem, właściwie początkowo nawet było to jelito wołowe i następnie jest to zalakowane. Ja myślę, że to spróbuję zdjąć właśnie w ten sposób. Czyli można powiedzieć, że jest to nawiązanie do tego stylu zabezpieczania flakonów. I jeszcze nie wiem, jak to, co to dalej z tym będzie. A jest dalej taki sznureczek. Dalej coś jeszcze jest tutaj, widzicie? To teoretycznie powinno się otwierać. Nawet już widać, że to lekko się rozchodzi. Ale jeszcze coś tu trzyma. Spróbuję to, no bo szkoda mi tego. Tak delikatny jest ten karton, że właściwie każda forma gdzieś tam, no to już wiecie, na co uważać, bo można po prostu ten karton porysować. Próbuję tą gumeczkę po prostu chwycić, bo paznokciami bym uszkodziła karton. Także zdjęłam tą gumeczkę. No i otwieramy. Także może jeszcze Wam pokażę, jak ten kartonik wygląda. Kartonik etui. Marka to nazywa etui. Aha, tak się to otwiera. Czy tak? No to w ten sposób, no to słuchajcie, widać. Wy pewnie widzicie ciemny kolor, ale to jest złoto. A może teraz widać lepiej. Piątka w złotym kolorze. I to właściwie wyróżnia te perfumy w zasadzie od tej wersji zasadniczej. Jeśli coś jeszcze jest szczególnego, to może ktoś, kto pracuje w perfumerii albo ma dostęp do szkoleń, to może jeszcze dorzuci jakąś ciekawostkę. Ja po prostu już nie mogę sobie darować. Muszę zrobić testy. Jak widzicie, w rureczce jest powietrze. No ale cóż. No spróbuję na ubraniu. Uwielbiam testować na ubraniach. Wiem, że to jest troszeczkę takie... Niektórzy na to narzekają. No nie żałowałam sobie. Pięć... Ach, no i teraz tak. Tak, no, dość ciężko chodzi. No tak, nie jest to wyrobione. Ja po prostu może zbyt ostrożnie się z tym obchodzę. Tak, więc wszystko jest ok. Nie ma takiego kliku jak w przypadku na przykład Bleu de Chanel, gdzie jest ten magnetyczny korek. Także tak wygląda. Może tak, jak się pod światło jeszcze raz Wam pokażę. No, limitowane edycje są zawsze dużą ciekawostką dla wszystkich, którzy kolekcjonują. Powiem Wam, że cena jest praktycznie taka sama. Niewielka różnica w stosunku do perfum w regularnej sprzedaży. Ta limitowana edycja w czerwonym flakonie, bodajże z 2019 roku, można poprawiać, jeśli się mylę, kosztowała około 1000 zł, więc cena była wyższa znacznie. No żałuję, że się wtedy nie zdecydowałam na zakup. No. Ale lepiej późno niż wcale. Flakon jest zrobiony ze szkła, bo tu też są takie ciekawostki, pochodzącego z recyklingu, czyli taki powiew czegoś nowego, 100 lat później, więc muszą być nowe rzeczy. Czyli tak, pudełko, kartonik, biodegradowalne szkło z recyklingu, ale zrobione jakąś taką techniką, która sprawia, że jest bardzo przejrzysty, po prostu całkowicie przejrzysty i ma ten swój blask. Udało się to uzyskać dzięki specjalistycznemu etapowi w procesie recyklingu. Akord jest skonstruowany wokół róży i jaśminu. I tu trzeba Wam wiedzieć, bo ja bardzo długo używałam na przykład sama wody toaletowej Chanel. Trzeba Wam wiedzieć, że woda perfumowana, bo to jest woda perfumowana, to jest reinterpretacja tego słynnego akordu, ale zrobiona z dużym szacunkiem wobec tej wersji z roku 1921, w roku 1980, latach 80. na pewno, Jacques Polcz, który od roku 78 był w marce, w 86 zrobił reinterpretację w formie wody perfumowanej, czyli tutaj mamy trochę inną sytuację, zwykle woda perfumowana jest pierwsza, to już dzisiaj tak się robi perfumy,
a potem jest woda toaletowa, ekstrakty, no, flankery oczywiście. Ale tu mamy właśnie woda perfumowana, więc bardzo się cieszę, bo miałam przez długie lata tylko wodę tylko wodę toaletową i teraz czuję różnicę. Rzeczywiście jest niby to samo, jednak coś innego. No bo ten zapach już się ładnie roznosi, a tą wodę toaletową mam właściwie sprzed 20 lat. Także no, to już jest troszeczkę zabytkowa rzecz, więc ją trzymam i oszczędzam. Może jeszcze tylko dodam, że na stronie Chanel znajdziecie informacje o aplikacji. Producent radzi rozpylić na skórze albo na podszewce ubrania. Obficie. To by było na tyle. Z filmu, który miał mieć kilka minut, zrobił się długi film, trwający prawie kwadrans. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli macie uwagi, to proszę o komentarze. Dziękuję, wszystkiego pachnącego, pa pa.